Arsenal to aktualnie jeden z najlepszych klubów w Anglii, mimo że jeszcze kilka lat temu tak nie było. A ja dzisiaj postaram się złożyć najmocniejszą jedenastkę w historii Arsenalu. Pomoże mi w tym koło fortuny, którym będę mógł zakręcić po każdym strzelonym golu. Na końcu zagram mecz i jeżeli go przegram, będę musiał przepalić wszystkich zawodników w SBC. Zachęcam sprawdzić inne odcinki z tej serii, a tymczasem przechodzimy do pierwszego rywala. No jako, że jest to końcówka FIFA, no to ten odcinek będzie bardzo ciężki. Dobre podanie na skrzydło, tam jest Bukayo Saka. Saka, ale niestety przejmuje to Walker jeszcze teraz. Mamy próbę Saka strzał i mamy pierwszą bramkę w dzisiejszym odcinku. A strzelcem gola Bukayo Saka. Aktualnie tak wygląda moja jedenastka. Jak widzicie, nie jest za mocna. Jedynym dobrym zawodnikiem jest Calafiori, który będzie moim kapitanem w tym odcinku. Z racji, że udało mi się strzelić gola, teraz czas na upgrade. A jako pierwszego postanowiłem, że wylosuję środkowego pomocnika. A na środek pomocy do wylosowania mamy Vieirę, Shaqe, Rice'a, Petit oraz Mkhitaryana. No to zobaczmy, kto będzie jako pierwszy. A chyba będzie to najlepsza opcja i jest to Patrick Vieira z Francji. No i tego srebrnego zawodnika wyrzucam do klubu, a na jego miejsce wchodzi Patrick Vieira w najlepszej swojej wersji. No i jak widzicie, jest to jedna z najlepszych kart w FIFA. A przypominam, że na końcu odcinka rozegram mecz o całą tą jedenastkę, także zostańcie do końca. Jako, że czas na drugi mecz, to tak jak ostatnio, zaraz wylosuję, w jaki sposób będę musiał strzelić następnego gola. Mamy tutaj wszystkie dostępne opcje i sprawdźmy, w jaki sposób będę musiał strzelić bramkę, a raczej nie będzie to trudne, ponieważ jest to strzał finezyjny. Zobaczmy skład następnego przeciwnika. Jest to prawie cały skład Footies, tylko Johan Cruyff jest w innej wersji. A przypominam, że naszym celem jest gol finezyjny. Vieira, dobre wypuszczenie, Nketiaha. Czy tutaj będzie od razu bramka? Strzał finezyjny. Niestety jest to zablokowane. No i muszę próbować dalej. Patrick Vieira, dobre wypuszczenie, jest Bukayo Saka. Saka, zejście na lewą nogę i Vieira do pustej bramki. Strzał finezyjny. No i mamy drugiego gola w dzisiejszym odcinku. Jako drugiego postanowiłem, że sobie ulepszymy bramkarza. A do wylosowania mamy Czecha, Szczęsnego i Martineza. Jest Wojtek Szczęsny, także ja się cieszę. No i niestety Szczęsny na rynku transferowym ma tylko jedną wersję i to on wlatuje do naszego składu. A tymczasem sprawdźmy, w jaki sposób będę musiał strzelić kolejnego gola, a będzie to tym razem lewa noga. Skład kolejnego przeciwnika jest oczywiście dużo lepszy od mojego. Vieira, dobre podanie, jest Nketiah. Lewa noga, strzał, ale Schmeichel to broni. Jest jakaś szansa tutaj na atak. Jest Vieira, strzał, zablokowany. Skończyła się pierwsza połowa, a ja na końcu mam dokładnie 3 strzały. Teraz jest kolejna szansa, Saka. Saka przed polem karnym, Saka gol, ale prawą nogą. No i niestety muszę próbować dalej. Tomiyasu, Jorginho, Tierney. Podanie do Nelsona, lewa noga i wpadła, ale mamy chyba spalonego i ten gol się nie zalicza. No cóż, raczej mi się nie uda wykonać tego wyzwania, ale jeszcze mamy 2 minuty. No i 90 minut upłynęło, a tym samym nie udało mi się wykonać tego wyzwania. Co prawda piłka 2 razy znalazła się w siatce, ale raz po strzale prawą nogą, a drugi raz po spalonym. Zaraz wybiorę zawodnika, który będzie musiał zostać do samego końca. Zawodnikiem, którego pozostawię do ostatniego meczu, z racji na jego narodowość, będzie Kiwior. A teraz zobaczmy, jakim sposobem będę musiał strzelić kolejnego gola. I mam nadzieję, że będzie to coś łatwiejszego, a mamy power shota, więc wydaje się spoko. I mamy już dobrą sytuację z Vieira. Power shot, strzał i od razu bramka w 4 minucie gry. No i to mi się podoba. Przejdźmy do wyboru kolejnego zawodnika do ulepszenia. A żeby trochę łatwiej strzelało się te gole, postanowiłem, że wybierzemy teraz lewo skrzydłowego. Na tej pozycji do wylosowania mamy Martinelliego, Trossarda oraz Piresa. Najlepszym wyborem prawdopodobnie będzie Martinelli, a zobaczmy, kto tutaj się trafi. No i będzie to Trossard. No i Belk trafia do mnie na lewe skrzydło. I czy to będzie power shot po raz kolejny? Nie. Będzie to gol pod cinką, czyli lob. Gol pod cinką może nie być taki łatwy, więc mam nadzieję, że skład przeciwnika będzie trochę słabszy. Mamy skład przeciwnika, no i faktycznie nie jest on aż tak dobry, no ale mimo wszystko jest bardzo dobry. Trossard, ale on jest szybki. Tutaj mija kolejnych rywali. Mam nadzieję, że bramka nie będzie taka ciężka. Gol, strzał pod cinką, ale Neuer to wyciąga. Dobre podanie, jest tutaj Trossard, 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 jest szansa i poprzeczka. Niestety Neuer to finalnie łapie, no i nie ma gola. Teraz wyjdź, wyjdź bramkarzem. No wyjdź tym bramkarzem. Podcinka, ale nad bramką. Trossard, Trossard, Trossard. Trossard strzał pod cinką i w końcu się stało. Mamy bramkę. No i strzelcem gola Leonardo Trossard. A teraz czas na kolejny upgrade. No i postanowiłem, że Calafiorego przesunę na lewą obronę i tym samym mamy pustą pozycję na środku. No i zobaczmy, kto będzie na środku obrony. A będzie to Saliba. No i wylosował nam się Francuz. Kupujemy Salibę i to on trafia do mojego składu. No i jak widzicie, coraz lepiej prezentuje się ta jedenastka. A przed nami zostało tylko 5 zawodników do ulepszenia. I mam nadzieję, że będzie tym razem coś prostego.
prostszego, a jest to strzał z pola karnego, więc chyba nic prostszego nie może być. Trossard, Trossard, wejście w pole karne, strzał i Casillas niestety to broni. Trossard, wejście w pole karne, Trossard, strzał, ale Casillas to broni. No i muszę próbować dalej. Teraz dobre podanie, Nketiah, strzał i tak jest. Mamy kolejną bramkę. No i był to gol z pola karnego. A tym razem będzie to SPO. Do wylosowania mamy Rosickiego, Odegaarda i Bergkampa. Także zobaczmy, kto tutaj się wylosuje i kto trafi do mojego składu. No i jak widzicie, będzie to Rosicki. Rosicki ma kilka wersji na rynku transferowym, no a ja wezmę sobie tą najlepszą. I to on wchodzi na środkową pomoc ofensywną. No i mamy po raz kolejny strzał finezyjny i jest to jeden z łatwiejszych sposobów. Mamy Trossarda z drugiej strony, strzał finezyjny i Czech to broni. Jest tam Rosicki, jeszcze Vieira z lewej nogi i niestety Czech to broni. No a była to dobra sytuacja. Dobre teraz podanie z Nketiah i przed dobrą szansą Nketiah strzał. Czech broni, ale chyba mamy rzut karny. Zobaczmy, czy jest to rzut karny. No wydaje mi się, że tak. No i oczywiście rzut karny można uderzyć finezyjnie. Tak jest, mamy gola finezyjnego. No i co? Przyszedł czas na kolejnego zawodnika. No i przyszedł czas na pozycję, na którą wszyscy czekali, a przynajmniej ja. No i oczywiście jest to napastnik. Tutaj do wylosowania mamy Auriego, Giroud, Aubameyanga, Sancheza oraz Jezusa. No i przejdźmy zobaczyć, co tutaj się trafi. Ja oczywiście mam nadzieję na Auriego, a będzie to Olivier Giroud. No i jest to też bardzo ciekawa opcja. Mamy Giroud w wersji Team of the Season i dodajmy go na dziewiątkę. Skład jest naprawdę mocny, a do końca jeszcze trzech piłkarzy. A tym razem będzie to strzał z fałsza? Nie, jednak mamy strzał z dystansu, no i obojętnie w jaki sposób. W ogóle jak wy to oglądacie, no to za jakieś 2 tygodnie będzie kolejna wersja EAFC. No i napiszcie w ogóle, co o tym myślicie, czy kupujecie oraz jacy będą dobrzy zawodnicy na początek. Ja oczywiście już teraz zapraszam was na film z FC25 i prawdopodobnie będzie to draft. A teraz wracajmy do odcinka. Giroud, dobre przejęcie piłki. Giroud z dystansu strzał, ale niestety nie trafiam w bramkę. Saka z dystansu, Casillas broni. Olivier Giroud z dystansu, może się uda, niestety nie. No może teraz. Saka strzał, Saka kolejna próba, no i kolejny raz Casillas broni. Giroud, no i Casillas broni po raz kolejny. No i teraz kontra i Trossard. Trossard. Strzał i tak jest. W końcu mamy bramkę, a jest to 81. minuta gry i już powoli traciłem nadzieję. Na szczęście udało mi się strzelić za pola karnego, no i mogę ulepszyć kolejnego zawodnika. No i jako, że nie mogę się już doczekać ostatniego meczu, postanowiłem, że ulepszymy sobie wszystkich naraz. Także zacznijmy od prawego obrońcy. Tutaj mamy do wylosowania White'a oraz zawodnika, którego nie będę czytał. No i mamy tego drugiego. No i wlatuje on do naszego składu. Teraz czas na środkowego pomocnika. Zawodników, którzy są do wylosowania już znacie, bo na początku losowałem Vieirę, a teraz będzie to Declan Rice. Declan Rice, czyli jeden z najlepszych zawodników Arsenalu i to on wędruje do mojego składu. A ostatnią pozycją do wylosowania jest prawy skrzydłowy. No i tutaj mogę trafić Sakę, którego już mam, ale oczywiście będzie to lepsza wersja, Jezusa i Ljungberga. Wylosujmy ostatniego zawodnika w dzisiejszym odcinku i zaraz przechodzimy do meczu, a ostatnim będzie Gabriel Jesus. No a ostatni jest Gabriel Jesus i on chyba ma tylko jedną wersję na rynku transferowym. Wrzucamy go do składu i tak w całości prezentuje się moja dzisiejsza jedenastka z Arsenalu. Mamy tutaj kilku naprawdę mocnych zawodników. Najlepsi są zdecydowanie Vieira oraz Calafiori. No i mam nadzieję, że ten ostatni mecz będzie naprawdę emocjonujący. Przypominam, jeżeli go wygram, wysyłam skład do klubu, ale jeśli mi się nie uda, muszę cały przepalić w SBC. Mamy ostatniego przeciwnika w dzisiejszym meczu i zobaczmy, jaki będzie miał skład. No i na bramce jest Oblak, obrona jest naprawdę mocna, no i cały skład jest bardzo mocny. No i co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że to wygram. Także zaczynajmy. Vinicius, dobre poddanie, jest tutaj George Best. Best, no i niestety tracimy pierwszą bramkę. Także zapowiada się ciężki mecz. Rosicki, szukam oczywiście Oliviera Giroud. No i niestety nie ma gola. Oj, teraz niedobrze, Best, strzał, ale obok bramki. I teraz Rosicki, dobry kontratak. Tam już wychodzi Olivier Giroud. Ja raczej pójdę sam, jednak podanie do Giroud, który strzela gola na 2-1. Podanie tym razem do Trossarda, Trossard, ale Oblak to broni. Spróbuję może wrzucić pole karne. Jest tam Saliba, ale Oblak broni. No i wynik się nie zmienia. Oj, teraz niedobrze, Eusebio, może być strzał. No i niestety tracę gola na 2-2. Dobre podanie do Dalglisha i udaje się przejąć. Nie udało mi się przejąć. No i niestety tracę gola na 3-2. No i w pierwszej połowie nic już się nie zmieni. Mam oczywiście szansę na wygraną, no i postaram się ją wykorzystać. Lecimy z drugą połową. Przejmujemy piłkę i teraz Rosicki. Piękne wypuszczenie. Giroud. Jest on już sam na sam. Czy Oblak to obroni? Giroud przechodzi i tak jest. Mamy kolejnego gola. No i jest remis. Oj, teraz niedobrze, Dalglish strzał i na szczęście jest spalony. Tomasz Rosicki,
Jakoś przechodzi ta piłka, jest Olivier Giroud. Giroud z dystansu może tym razem. No i tylko rzut rożny. Podanie do Kiwiora. No on raczej nie strzeli do tej gola. Ale już Calafiori może. Calafiori strzał z pola karnego. No i prowadzimy w tym spotkaniu. Dobrze, i teraz wychodzi Giroud. Giroud, on jest praktycznie sam na sam. Strzał i mamy kolejną bramkę. I prowadzimy dwoma golami. Kolejna dobra sytuacja. Olivier Giroud. Giroud tym razem z fałsza. Kolejna bramka i jest to już chyba koniec. Mój przeciwnik zakolejkował pauzę. Zobaczmy, czy wyjdzie. No i gramy dalej. Kolejna szansa na wrzutkę. Grossard. Wrzutka w pole karne. I nic z tego. Kolejna szansa. No i mamy ostatniego gola i Gabriel Jesus trafia na 7-3. No i z tego co widzę, mój przeciwnik odłożył pada. Mamy koniec tego meczu, a wynik końcowy to 7-3. No i tym samym mogę zostawić zawodników w klubie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka w całości, a jeżeli Ci się on spodobał, zachęcam też kliknąć tutaj i sprawdzić inne odcinki na kanale.